Ja mam takie pytanie do ministra zdrowia i do ministra edukacji. Dlaczego wy nic nie robicie w związku z tymi wszystkimi zgonami ludzi umierającymi przez alkohol? Dlaczego w szkołach podstawowych nie ma żadnej lekcji na temat uzależnień? Przecież to powinno być wprowadzone jako przedmiot, na przykład wiedza o uzależnieniu. I chętnie poprowadzę i wytłumaczę młodemu człowiekowi, że jak ogląda reklamę w telewizorni, to nie jest tak, że on będzie uśmiechnięty, będzie chipsy, będzie tańczył i będzie wszystko fajnie, tylko ja mu powiem, że może wylądować w szpitalu, w więzieniu albo nawet w piachu, a nawet jeśli nie umrze, to zmarnuje sobie życie po prostu, nic nie osiągnie w życiu, będzie mu ciągle ciężko, zostawi go rodzina, wszyscy bliscy się odwrócą, skrzywdzi tym dziesiątki osób, które są w jego życiu aktualnie, a przez te picie piwka może ich po prostu nie być. Dlaczego w ogóle nie ma takich informacji na ten temat? Jak ktoś chce czegoś konkretnie się dowiedzieć, to musi szperać ostro w internecie, a później mówicie, że internet kłamie. Hello, o co to chodzi? Czy mowa tutaj o akcji? Ziewać mi się nagle zachciało. Przecież nie rozpędzę się aż tak daleko, bo mi poblokujecie wszystko na Facebooku, prawda? Wiadomo, o co chodzi, nie? Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o money, money, money. Must be funny. In the Richmond World. Wybaczcie mi mój akcent angielski, ale przed chwilą właśnie słuchałem zespołu ABBA. Mieli taką piosenkę, bo przecież nie odnoszę się do poprzednich zdań. Jakbym śmiał? No nie śmiałbym. Także moja propozycja jest taka: przedmiot raz w tygodniu, co najmniej, zamiast tam wywalcie jakieś jakieś tam te wszystkie kosinusy i co tam jeszcze niepotrzebnie marnujecie głowę dzieciom. Przecież to im się nie przyda kompletnie do niczego. Jakby może uczcie ich tego, co naprawdę im się przyda. W tym kraju kilka milionów ludzi, co najmniej kilka milionów ludzi cierpi z powodu alkoholizmu. I wy nic z tym nie robicie. Jakieś tam to są krople w morzu, te wasze działania. Jeden program w telewizji, to jest kurwa śmiech na sali. To jest mój apel. Kto się podpisuje pod tym apelem, proszę udostępnić dalej. Dziękuję.